Dzień dobry Państwu. Gościem Nowego Ekranu jest pan Jerzy Jachnik, prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu. Od wielu lat walczy pan z bezprawiem w systemie sprawiedliwości, w polskim systemie sprawiedliwości. Co jest do zrobienia i co jeszcze możemy zrobić? Przede wszystkim witam wszystkich. Co jest do zrobienia? No moment jest taki w tej chwili, że znaczna część społeczeństwa zrozumiała, że wymiar sprawiedliwości w sądownictwie, szczególnie w prokuraturze, jest źle. My możemy w tej chwili zrobić jedno. Wszystkie organizacje społeczne, pozarządowe powinny zjednoczyć swoje działania pod wspólnym jakimś szyldem, bo to jest inna siła przekazu. Bo to jest w zasadzie w tej chwili najbardziej dogodny moment na to, żebyśmy mogli wprowadzić jakiekolwiek zmiany w prawie, te przynajmniej te minimalne. Inaczej będzie się szerzyła dalej arogancja, nepotyzm. Bo ja powiem tak, gdyby tak pięciu dziennikarzy czy sześciu zadzwonił do sześciu prezesów w tym samym dniu sądów, to odpowiedź byłaby taka jak w Gdańsku. No nie czarujmy się, politycy chcą z tego zrobić sprawę gdańską, a to jest sprawa ogólnopolska. To się dzieje wszędzie w Polsce. My na Nowym Ekranie od pewnego czasu publikujemy nagrania z sal sądowych, które, jak pan wie, pokazują zupełnie inny wymiar sprawiedliwości i inny wymiar wymiaru sprawiedliwości niż to, do czego ludzie są przyzwyczajeni, oglądając różnego rodzaju programy na TVN-ie, tam sędzia Anna Maria Wesołowska i inne programy science fiction. I z tych nagrań wynika, że sędziowie przede wszystkim nie mają etosu, nie mają etosu sędziowskiego, sami nie szanują prawa, sami nie potrafią się zachować na sali sądowej, a poza tym pod wielkim znakiem zapytania jest ich no, niezawisłość, niezależność, jakiś taki obiektywizm odnośnie sprawy. Czy według pana to jest dobry kierunek, żeby rejestrować to, co się dzieje na salach sądowych i pokazywać opinii publicznej? To czy my się nagrywania domagamy od 2006 roku, od pierwszego dnia, kiedy powstało Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu. To jest jedyna możliwość, jedna z podstawowych przesłanek, która w jakiś sposób potrafi kontrolować działalność sądów. A państwoście powinni pokazywać te nagrania, które robicie, zawsze w jednym okienku pokazać rzeczywistą sprawę, a w drugą Annę Marię Wesołowską, z podpisem sąd teoretyczny w bajce dla dorosłych i sąd praktyczny rzeczywisty na sali rozpraw. Może to bardziej by było przekonywujące, bo to co oglądamy na przykład w TVN-ie w programie sędzia Anna Maria Wesołowska, no to naprawdę jest bajka, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest po prostu, dla mnie to jest propaganda ze starych czasów, bo rzeczywistość sali sądowej, wszyscy wiemy jak wygląda, bo filmy i my kręcimy i wykręcicie, inne stowarzyszenia kręcą, tych filmów lata po internecie cała masa, tylko problem polega cały na tym, że każdy, który się znajdzie w trybach wymiaru sprawiedliwości, idąc tam pierwszy raz, myśli, że tam znajdzie sprawiedliwość. Uważa, że jak pójdzie do adwokata, to adwokat wyciągnie postawy prawne i sprawę wygra. No i orientuje się dopiero wtedy, jak już przegra wszystko, jak straci pieniądze, jak nie ma możliwości już obrony. I adwokat mu wtedy mówi, a ja z panem nie będę rozmawiał, albo dokładnie powie, spieprzaj, bo nie ma innego wyjścia. I ten człowiek wtedy zostaje sam. On zazwyczaj wtedy przychodzi do różnych organizacji społecznych pozarządowych, kiedy szanse manewru są małe. I rola i państwa, i nas, i wszystkich organizacji pozarządowych jest mimo wszystko uświadamianie ludziom, że każdy z nich w każdej chwili może się znaleźć w trybach wymiaru sprawiedliwości. I to wcale nie chodzi o jakieś sprawy duże, bo to z życia wzięte, nawet majątkowe, jakieś użyteczności drogi, prawda, drogi koniecznej. No, każdy wcześniej czy później w trybach wymiaru sprawiedliwości się znajdzie. Zatem to zrozumienie tej sprawy jest bardzo istotne i ta świadomość prawna, bo ona jest zerowa w Polsce. Czy według pana powinniśmy stworzyć wspólnie, wszystkie organizacje powinny wspólnie stworzyć taką agendę, co powinno się zmienić w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, żeby on zaczął działać i zaczął funkcjonować? I czy zmiany prawne wystarczają? Bo ja mam obawy, że te osoby, które przedstawiają nam się jako sędziowie, ale którzy tak naprawdę nie spełniają tej roli, że oni mają takie nawyki, że ich będzie bardzo trudno zmienić.
Znaczy, to jest prawda. Znaczy, z jednej strony są niereformowalni. Tak prokuratorzy, jak sędziowie. I ustawą ciężko ich będzie zreformować, niemniej jednak, jeśli zaczną ponosić odpowiedzialność za to, co robią, jeśli poleci kilku sędziów czy prokuratorów dyscyplinarnie z zawodu, to proszę mi wierzyć, ci następni zaraz zmądrzeją. Niestety w sądownictwie ani w prokuraturze no, odpowiedzialność jest zerowa, wręcz przeciwnie, kryje się takich ludzi. I nagrywanie, o którym mówimy, jest jedną z podstawowych dowodów, którym można będzie pokazać, w jaki sposób się zachowuje sąd, w jaki sposób odwala wnioski dowodowe. No wczoraj miałem okazję oglądać taki krótki filmik, gdzie sędzia wręcz mówi do pokrzywdzonego, wąt z sali rozpraw i pokazuje palcem. No to ja się pytam, gdzie my to jesteśmy? Zresztą ja od dawna mówię, że my mamy gorszy wymiar sprawiedliwości jak na Białorusi. Poza tym chcę powiedzieć, że we wszystkich krajach się nagrywa, nawet byłych Związku Radzieckiego. Zatem co za trudność. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że minister sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości Kwiatkowski, no po prostu opowiada ludziom bajki, że rozprawy będą już nagrywane, że już startują, że jest program. I ani słówka o tym nie mówi, że będą tylko rozprawy odwoławcze w sądach okręgowych, cywilnych, drugiej instancji i apelacyjnych. No cóż to za nagrywanie, jak się już nie prowadzi postępowania dowodowego. Nagrywanie jest najistotniejsze w pierwszej instancji, bo to tam prowadzi się postępowanie dowodowe. Ten po raz kolejny się kołuje społeczeństwo. Mało tego, co najgorsze, wtórują temu nagrywaniu, tej całej propagandzie media. Media głównego nurtu, mainstream tak zwany. Oczywiście, no, jest, wiadomo jest, że różne strony, które internetowe, czy państwo, którzy na ten temat piszecie, no one jednak nie mają aż takiego oddziaływania, prawda, no bo jednak te telewizje główne jednak mają większy zasięg i jednak one stanowią główne tło, szczególnie wśród ludzi starszych, bo młodzież już więcej czasu spędza na internecie, a ludzie starsi mniej jednak. Teraz pan powiedział o tej odpowiedzialności. Ja myślę, że to nagrywanie to właśnie to jest też związane z tą odpowiedzialnością, bo ta osoba, która nagle pojawia się w internecie, jest oglądana przez wiele osób, nagle ona świadczy sama o sobie, prawda? I wiele osób może się przekonać, jak ten sędzia, który no, ma dosyć wysoką pozycję społeczną, jak on tak naprawdę zachowuje się na sali sądowej i co on znaczy jako człowiek. Nie jako sędzia, tylko jako człowiek, jako sędzia też, ale jako człowiek i jako osoba, która wykonuje ten zawód. I to jest taki element właśnie takiej odpowiedzialności osobistej, która jest dla nich bardzo dolegliwa, o czym się przekonaliśmy, ponieważ już były takie przypadki, że po emisji jednego filmu w internecie już na drugi dzień była interwencja sądu, żebyśmy ten film zlikwidowali, na co się nie zgodziliśmy. Ale z drugiej strony, co może zrobić społeczeństwo? Co mogą zrobić organizacje społeczne działające gdzieś tam w terenie? To znaczy same organizacje pojedyncze, tak jak nasza na przykład, która jest uznawana za w miarę większą, nie jesteśmy w stanie zrobić wiele. Nie jesteśmy w stanie się przebić po prostu i żadna z tych organizacji samodzielnie się nie przebije. Może za 20-30 lat się przebija, dzisiaj nie. Stąd na dzień dzisiejszy jest konieczność jakiejś platformy dyskusyjnej, jakieś spotkania wszystkich stowarzyszeń zajmujących się z walką z bezprawiem, obojętnie czego, czy prokuratur, czy sądów, czy ZUS-u, czy spraw przedsiębiorców, po to, żeby wypracować jakby główne cele, które będziemy reprezentować wszyscy, wszędzie, także w starciu z Sejmem, z przepychaniem i lobbingiem na temat wprowadzenia tych zmian, no choćby nagrywania, prawda, które jeśli będzie tak wprowadzane, jak je przygotował pan minister Kwiatkowski, no to będzie wprowadzane przez 30 lat. Bo co to w tej chwili jest? Wprowadzonych jest 90 sądów odwoławczych, prawda? To jest nic. A gdzie jest proces karny, ja się pytam w ogóle. W ogóle w zmianach procesu karnego nie jest przewidziane nagrywanie. W komisji kodyfikacyjnej, która zgłosiła projekt zmian przepisów KPK pod kierunkiem profesora Cola, w ogóle nie jest przewidziane nagrywanie. Mało tego, w sądach odwoławczych proponuje się wprowadzenie ławników do składu, czyli będzie jeden sędzia i dwóch ławników. I to ma być
tak zwana społeczna kontrola sądownictwa w Polsce. No, przecież to sobie ktoś żarty robi, dlatego że ławnik, o ile w pierwszej instancji jeszcze można by było powiedzieć, jak słucha się świadków i tak dalej, może to ocenić, to w drugiej instancji musiałby czytać całe akta. A to już jest fikcja samej fikcji, czyli po prostu znowu wprowadza się tak zwaną kontrolę społeczną, żeby można było powiedzieć, że społeczeństwo kontroluje, a w rzeczywistości ono go nigdy nie kontrolowało i nie kontroluje, bo nawet posłowie nie są w stanie kontrolować, a jak się ostatnio okazało, zdaniem sędziów nawet minister sprawiedliwości nie może przeczytać akt. W takim państwie demokratycznym żyjemy. To jest kompletną bzdurą, bo w zasadzie jeżeli dziennikarz może przeczytać akta, mówimy o aktach, bo on poprosił o akta sprawy, które zostały przez prokuratorów już zamknięte, czyli bez możliwości wpływu, prawda, na tok sprawy. Jeżeli dziennikarz może przeczytać akta spraw zamkniętych, no to dlaczego nie miałby tego zrobić minister? No nie, no to jest, to w ogóle jest kpina, tylko że proszę zwrócić uwagę, że na ten temat wypowiadają się przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, pan Ryszard Kalisz, że nie miał prawa, wypowiada się były minister sprawiedliwości, profesor Ciemkarski, że nie miał prawa. No, no i teraz porównajmy sobie, czy dziennikarz może czytać, minister sprawiedliwości nie może czytać. No, czy ktoś tu zwariował? No bo to inaczej tego się nie da tłumaczyć. No, z drugiej strony możemy z tego wywnioskować, jak silna jest presja tego środowiska sędziowskiego, prawda, które nagle zaczęło się obawiać, że ktoś zacznie ich kontrolować i ktoś zacznie ich rozliczać, bo ja to widzę tak, że zarówno zachowania takich polityków jak Kalisz, czyli osoby, która jest związana z Palestrą, a także, jak wiemy, te osoby, które są związane z Palestrą, są bardzo zaprzyjaźnione ze środowiskiem sędziowskim. Oni chodzą na wódkę razem, na grilla, wiele takich przypadków było. To, że będą jednak tą forpocztą, będą bronić tego, żeby to środowisko dalej było tym państwem w państwie. Czy to się uda przełamać? Znaczy, ja bym zostawił polityką, bo jeśli zwrócimy na przykład do sprawy pana posła Ryszarda Kalisza, no przecież on był na wysłuchaniu publicznym, prowadził wysłuchanie publiczne ustawy o ustroju sądów powszechnych, przewodniczył jemu. Byliśmy również z waszymi kolegami tutaj z Nowego Ekranu na tym wysłuchaniu publicznym. Krytykowaliśmy dogłębnie ten projekt. Był i minister Kwiatkowski, nic nie zostało. To nawet sędziowie go krytykowali. Oni wprowadzili po swojemu i dzisiaj pan Kalisz mówi, że nie można ministrowi było przeczytać akta. No, o czym to świadczy? Że pan Kalisz nie wie, za czym głosuje. I nie wie tak 99% posłów, dlatego że weźmy pod uwagę, że pan Kalisz jest adwokatem, jest prawnikiem, zatem on jest świadomy, za czym głosuje. Więc ja się pytam, jak głosują ci nieświadomi? No to jest śmieszne. No, w każdym razie, podążając za pana myślą o tym, że powinna być takie miejsce konsolidacji tych wszystkich organizacji, bo myślę, że także dla osób pokrzywdzonych dobrze by było, żeby środowisko było bardziej spójne i miało większe możliwości nacisku. My oczywiście jako Nowy Ekran wchodzimy w ten temat, to znaczy takie miejsce przyznamy każdemu, kto będzie chciał pisać o sądownictwie, kto będzie chciał nagłaśniać te sprawy, kto będzie chciał szukać wsparcia. No, ale jeszcze jest bardzo interesujący pana pomysł dotyczący lobbingu obywatelskiego. No tak, jeśli stworzymy takie forum porozumień stowarzyszeń, niekoniecznie jako nawet organizacji formalnej, ale takiej wymiany poglądów, i tutaj jako portal społecznościowy mógłby dużą rolę odegrać Nowy Ekran, no to w tym momencie, stanowiąc już silną organizację, możemy spowodować lobbowanie ustaw w Sejmie, bo jest instytucja lobbingu, możemy się wpisać na listę lobbystów, prawda, i możemy uczyć, wtedy Sejm ma obowiązek zawiadamiania o wszystkich sprawach zmian w przepisach prawa, w tych, których będziemy chcieli lobbować, no i możemy uczestniczyć w posiedzeniach komisji z prawem głosu. To jest bardzo istotne, bo wtedy jeśli państwo będziecie robić na przykład publikacje z takich komisji, no to po pierwsze uświadamiamy społeczeństwo, po drugie pokazujemy ich, co warci są posłowie, o czym oni mówią, czym oni się zajmują i jak stanowione jest prawo.
Czyli mielibyśmy, jeżeli by się udało właśnie stworzyć taką konsolidację, mielibyśmy po pierwsze narzędzie lobbystów w Sejmie, z drugiej strony my jako Nowy Ekran jesteśmy gotowi każdemu z tych organizacji wydać taką obywatelską legitymację prasową, czyli takiego dziennikarza obywatelskiego, dzięki czemu mógłby wystąpić do sądu o rejestrację sprawy sądowej, a potem publikować to w internecie, publikować to u nas, a także te organizacje mogłyby sobie pomagać, jeżeli by ich siła w terenie była niewystarczająca, żeby na przykład jakieś działania podjąć. No, dodatkowa rzecz jest taka, że moglibyśmy wtedy wspólnie wypracować jakąś ścieżkę naprawy tego systemu sprawiedliwości. Co według pana jest pierwszą rzeczą, którą można by zrobić oprócz tej obowiązkowej rejestracji w sądzie? Znaczy, na pewno uspołecznienie wymiaru sprawiedliwości. I tutaj mamy jakby dwie drogi. Jedna nie wyklucza drugiej. Jedna to jest sprawa, która jest promowana zresztą przez Nowy Ekran Trybunałów Obywatelskich, ale to jest dłuższa droga. Ona jest potrzebna, ale w dłuższym okresie czasu, bo to wymaga zmiany konstytucji. I druga to jest udział organizacji społecznych, jeśli któraś ze stron procesowych sobie tego życzy. I to powinno być stosowane, te same zasady prawa powinny być stosowane tak do spraw karnych, cywilnych, jak i administracyjnych. Jeśli któraś ze stron sobie życzy, stowarzyszenie ma prawo wstąpić z uprawnieniami prokuratora, czy zadawaniu pytań, wszystkiego. Myśli pan, że sanacja dotycząca kwestii naprawy sądów wpłynęłaby także na działania prokuratorów? No oczywiście, no, jeśli sądy mają bardzo, bardzo duże możliwości, no przecież mogą zwracać akty oskarżenia. Natomiast idiotycznym pomysłem, to podkreślam, pomysłem jest pomysł, znowu mówię pana posła Kalisza, żeby prokuraturę podporządkować pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Przecież prokuratura to jest uczestnik procesu, ma takie same prawa jak oskarżony. A pan Kalisz chce z tego zrobić jakby prawie że sąd. Tak samo jak niepoważnym jest jakakolwiek próba usamodzielnienia i usytuowania prokuratury w konstytucji, nadania jej takiej samej niezawisłości jak sądownictwu. To będzie koniec jakiegokolwiek prawa, ono jego prawie nie ma, ale w 10% jeszcze możemy liczyć, ale wtedy nawet tych 10% nie będzie. To będzie koniec wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jeśli prokuratura zostanie wpisana do konstytucji. A jaka jest pana opinia na temat rozdzielenia tego, co zostało zrobione w 2010 roku, czyli rozdzielenia prokuratury od całej struktury administracyjnej, czyli od Ministerstwa Sprawiedliwości? Znaczy, dla mnie to jest generalnie rzecz biorąc sprawa drugorzędna. Jest kwestia, wszystko polega na tym, jak jest sporządzona ustawa. Wobec obecnych ustaw, które stworzono, na przykład ustawę o prokuraturze, no to stało się fatalnie, bo na dobrą sprawę prokuratorzy zyskali 6-letnie bezkarności. Proszę zwrócić uwagę, że prokuratorów okręgowych, apelacyjnych nominuje się na 6 lat i są nieusuwalni, a prokuratorów rejonowych na 4 lata. Mam jeszcze jedno pytanie tutaj od dziennikarzy. Kwestia noweli KPC. Taka, że tylko za zgodą powoda można przystąpić do postępowania. Przecież chcemy też bronić pozwanego, prawda? Właśnie ja powiedziałem, za zgodą jednej ze stron. Właśnie dlatego, że w KPC jest zawarta za zgodą powoda, a my mówimy za zgodą jednej ze stron, czyli obojętnie, czy taką zgodę będzie chciał wyrazić powód, czy pozwany. Bo my się tam nie pchamy na salę. Kiedy my przychodzimy na salę, czy państwo przychodzicie na salę? Wtedy, kiedy macie skargi, że proces jest prowadzony nierzetelnie. Dokładnie. Prawda? Na przykład sprawa eksmisji, przykładowo, prawda? Przecież powodem jest zazwyczaj spółdzielnia, albo tam jakaś wspólnota mieszkaniowa, pozwanym jest mieszkaniec. Prawda? Czyli co, my już wtedy nie możemy wstąpić, za że on jest pozwany, bo tak obecny przepis stanowi. Dlatego my jasno mówimy, za zgodą jednej ze stron. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że wspólnie poprzez nasze medium i poprzez pana stowarzyszenie i szereg innych stowarzyszeń, które mam nadzieję się przyłączą, uda nam się coś zrobić w tej sprawie, bo moim zdaniem kluczową sprawą w Polsce jest, żeby system sprawiedliwości był sprawiedliwy.
Dziękuję Państwu. Dziękuję, do widzenia.